Dzień dobry, Jacek Porzecki, gość OX.pl. Proszę Państwa, dobrze się siedzi na tym fotelu, ale trzeba również porozmawiać. Dzisiaj naszym gościem jest zespół Luna Typ. To jest Luna, czyli... deklarator, tak? A to jest typ. Ten typek ma na imię i nazwisko... Michał Kasztura. Tak, jesteśmy w Cieszynie, bo jesteście zespołem z Cieszyna. Ale grali w różnych miejscach i chciałbym zapytać o te różne ciekawe miejsca koncertów najpierw. Kobiety mają pierwszeństwo. Więc graliśmy w nietypowych miejscach, może tak, bo graliśmy w piwnicy, graliśmy na dachach. W piwnicy pod baranami, prawie że. Prawie że, taką piwnicą naszą cieszyńską właśnie, browar na przykład był, także prawie. Na dachu na przykład Wieży Piastowskiej, czy też na dachu w Zatorze. O, i na Wieży Piastowskiej chyba trochę wiało, jak tam było, jak wspominasz ten koncert? No to było ciekawe doświadczenie. Nie wiało, bo to było lato, początek lata, koncert w ramach festiwalu ART+. Bardzo ciekawa atmosfera, bo koncert zaczął się tak późnym popołudniem, więc w miarę jak on postępował, to zaczęło słońce zachodzić i to zrobiło taki dodatkowy klimat. No ciekawe doświadczenie. Najlepiej wspominam oczywiście wynoszenie tam sprzętu na górę, prawda? No, bo to przecież... Tak, no bagatele, nie tam 37 metrów, 47, prawda? Jak gdyby przestaliście w pewnym momencie chyba liczyć te schody i stwierdziliście, że szkoda, że tak się szybko kończy ta góra, tak? Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj nie gramy na żadnym dachu, ani też nie rozmawiamy na żadnym dachu. Zdobyliście różne nagrody. Ja nie jestem w stanie ich przytoczyć, dlatego że to są trudne nazwy i czasami te konkursy no, są specjalistyczne. Gdybyście mogli przybliżyć naszym widzom, jakie nagrody, gdzie zdobyliście, jakie wyróżnienia? Pierwszą naszą nagrodą wspólną to była główna nagroda na festiwalu SWART, który odbywa się w Strumieniu. I to był bon na nagrania w studiu DMB w Bielsku-Białej i to był taki jakby czynnik napędowy do tego, co się wydarzyło później, czyli wszystkich innych konkursów, koncertów, poszerzenia składu, no przede wszystkim nagrania płyty, epki naszej. Także to tak troszeczkę wtedy uwierzyliśmy w to, że rzeczywiście chyba warto coś zrobić, tak, to jest ta płyta. Można sobie zobaczyć, jak tutaj ładnie wygląda. Tak, bardzo dziękuję za płytę. Czarownicą chcę być, jest tak napisane. Naprawdę chcesz być czarownicą? Każda kobieta każda kobieta jest czarownicą troszkę. Jak to kiedyś ujęła moja koleżanka właśnie, że z rana każda kobieta jest trochę czarownicą, więc... Słuchajcie, tak, wróćmy do muzyki. Zostawmy, bo macie tak, czarownica, Don't Worry Stone, czas, cisza kiedyś i one, czy one? To jest one. One, po prostu, tak. Dobrze. Powiedzcie mi, jakbyście określili typ muzyki, którą gracie, bo to jest, po tytułach możesz się zorientować, że to jest na przykład typ, nie wiem, jak dobrze latać na miotle, nie? Ale to nie jest taki typ chyba, ani gatunek. Powiedzcie mi, pomóżcie. Na pewno jak dobrze latać, ale może nie na miotle. Proszę Państwa, jacy błyskotliwi nasi interlokutorzy. Na pewno są bardziej błyskotliwi ode mnie, muszę się postarać. Tak, no, my nie chcemy się też zamykać w jednym rodzaju. Też nie uważamy, że nasza muzyka jest ściśle określona jakimś jednym gatunkiem. Więc staramy się gdzieś tak, nie wiem, lawirujemy pomiędzy poezją śpiewaną, piosenką aktorską, jazzem, nie wiem, troszkę jakimś soulem. Gdzieś tam takie brzmienia akustyczne, brzmienia no, takie wieczorowe. Też, też myślę, że stąd to się wiąże z naszą nazwą po prostu. Gdzieś tam ten typ jest faktycznie takiej muzyki, która bardzo się sprawdza o tej wieczornej porze. Nie jest to piosenka księżycowa, bo jest to nazwa już zastrzeżona. Nie polewacie się też szampanem, ale na pewno gracie nastrojową muzykę. To potwierdzasz, tak? Tak, oczywiście. Jest to na pewno nastrojowe. Ale można słuchać tego w dzień. Jak najbardziej, nawet należy. To znaczy, myślę, że też ważnym elementem w naszej muzyce są słowa. Po prostu warstwa ta jest jakimś takim też wyznacznikiem. Coś, co po prostu niesie za sobą emocje, co możemy ludziom dać, co możemy ludziom sprzedać w sposób, w który my wierzymy i czujemy. Także stąd jakby też repertuar, który graliśmy na początku, czyli te covery, też był jakby dobrany, taki skomponowany po prostu miks numerów,
które mówiły o czymś i które też my się mogliśmy pod tym podpisać i przekazać to szczerze i jakby o to nam chodzi. Także stąd też no, słowa w ogóle w większości naszych numerów są z tomiku wierszy właśnie pani Danuty Niewińskiej, wierszobrazy. I to jest poetka, którą właśnie znaleźliśmy, wpadła nam w ręce bardzo szczęśliwie. I jej teksty właśnie bardzo poczuliśmy jako takie nasze, jako coś, pod czym możemy się podpisać, co możemy jakby dopisać do tego muzykę i zrobić tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i to, co chcemy ludziom dać. Mhm. Dobrze, to teraz tak, zostałem wyłapany do odpowiedzi, bo wiem, że tu jest książka też, to tak. Jaką muszę wykonać taki gest, więc nie zabieram książki kucharskiej, ale jest dobrze, to podtrzymać proszę, zespół Luna, polecam. Tak, nie o, proszę Państwa, to są wierszobrazy. Tak? Tak. A pani Danuta Niewińska wie o tym, że jest tekściarą, tak? Jak jest... najbardziej. Właśnie teraz się dowiaduję, pozdrawiam. Nie, oczywiście wie o tym. Zanim w ogóle jakby zaczęliśmy tutaj cokolwiek robić, to skontaktowaliśmy się z nią. Spotkaliśmy się i poznaliśmy i jakby powiedzieliśmy, co chcemy w ogóle zrobić, jaki klimat i tak dalej. I ona podeszła do tego bardzo tak optymistycznie, powiedziała oczywiście możecie, za co jesteśmy dzisiaj bardzo wdzięczni. Wiem, że miała dylemat, bo też zadzwonili do niej znani reżyserzy, którzy chcieli sfilmować jej teksty, ale okazało się, że woli muzycznie gdzieś zilustrować swoją twórczość, więc macie naprawdę duże powodzenie, więc bardzo się cieszę. Zilustrowane już zostały właśnie w tym tomiku. Ponieważ właśnie pan Kazimierz Namysłowski namalował obrazy do jej tekstów z tekstami. Tak na przykład wygląda w jego interpretacji Czarownica. O, a w muzycznej interpretacji można zobaczyć na YouTube, prawda? Można zobaczyć też na waszym profilu facebookowym. Jakie macie najbliższe plany, jeszcze zapytam. Jeszcze jedno mam jedno pytanie, prawda, takie osobiste, ale to zostawiam, żeby tutaj była gradacja. Perełka na koniec. Perełka na koniec, tak. Wisienka na torcie perełkowym. Nasze najbliższe plany, no chcielibyśmy na pewno pograć po festiwalach, po konkursach i spróbować swoich sił gdzieś dalej, gdzieś szerzej, żeby też jakby popróbować sił jakby w starciu, w konkurencji z innymi, jak to się sprawdzi i też no po prostu, żeby szerzej gdzieś tam publiczności zaprezentować naszą muzykę. Mhm. Wiem, że to chyba najpierw w zespole byłaś ty, tak? I później sobie dołożyłaś dwóch chłopaków do zespołu. Jak się pracuje? Bo wiem, że jest jeszcze trzeci, tak? Ale dzisiaj niestety nie mógł być. Nie zmieścił się po prostu na kanapie, a ja też tutaj muszę być. Nie ma. Tak, nie po prostu jak to się stało, że pojawiłeś się, Michale, ty w zespole? W sensie przez koleżankę? Tak. Bardzo taki ciekawy sposób. Tak, koleżanka dała ogłoszenie na ox.pl. Tak, szukam gitary, może być jakby z... Może być ukulele. Może być ukulele. Nie. I tragarza, tak? Więc tak, dokładnie, tragarza. Tak, chłopaka tak. Z gitarą szukałaś. Nie, jak to tak na poważnie było? Tak na poważnie to zostałam zaproszona jakby dostałam propozycję swojego koncertu w hostelu tutaj w Cieszynie i stwierdziłam, okej, super, fajnie, coś nowego, nowe wyzwanie, no ale potrzebuję do tego akompaniatora, no to co, to gitara. No i tak właśnie postanowiłam napisać do Michała, z którym razem studiowałam w Cieszynie tutaj edukację muzyczną. No i Michał się zgodził, co mnie bardzo ucieszyło, bo miałam pewne obawy, czy będzie ze mną chciał działać, no ale udało się, stworzyliśmy materiał po prostu stricte na ten koncert, jakby nie myśląc totalnie w ogóle o jakiejś przyszłości, miała to być tak naprawdę jednorazowa akcja. No okazało się, że materiał jest fajny, materiał jest ciekawy, chcemy grać to jeszcze gdzieś więcej i szerzej. No i tak zaczęliśmy grać i graliśmy te covery, a potem po mniej więcej roku tak dojrzeliśmy muzycznie do tego, że znaleźliśmy się w tym punkcie, gdzie okej, już mamy swój język muzyczny, już wiemy co chcemy, wiemy co jakby
jest dla nas ważne i chcemy zacząć pisać swoją muzykę i chcemy robić swoje numery i wejść w tą inną, nowszą, wyższą sferę dla nas. No i tak zaczęliśmy tworzyć po mniej więcej tym roku, półtora swoją muzykę. Potem po właśnie zaprezentowaniu jej na festiwalu Swart w Strumieniu, jak dostaliśmy tę możliwość nagrania płyty, to od razu po prostu w naszej myśli pojawiło się, żeby poszerzyć ten skład. I jak się Kuba znalazł u nas, Kuba Waluś, czyli nasz akordeonista, to też jakby nie było tak, że szukaliśmy stricte akordeonu. Wiedzieliśmy, że chcemy na pewno jakiś taki... Chcecie po prostu tracka, żeby stwierdził, że już nie będzie dalej nosił, tak? Już było mu ciężko, także jesteśmy dobra, ktoś nowy. I nie szukaliśmy instrumentu, tylko szukaliśmy człowieka, bo to jest też dla nas ważne, atmosfera w zespole i jakby to zgranie osobowościowe też. I Kubę też znaliśmy ze studiów, napisaliśmy do niego, zgodził się i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę jakby i pod względem człowieka, i pod względem brzmienia, bo akordeon wprowadza coś zupełnie innego. Jakby nagle nasze numery zaczęły totalnie inaczej brzmieć, totalnie inaczej wyglądać. No i potem bas, perkusja i poszło. Czyli dzięki spotkaniom tych ludzi wspaniałych, z którymi masz okazję współpracować, jest nowa jakość muzyczna, dzięki spotkaniu też z literaturą. Wiem, że masz jakiś wiersz przygotowany, który gdzieś był impulsem. Skład się też zmieniał przez te 3 lata, trochę, prawda? Ale ty już grałaś pewnie za 20 lat, ty już śpiewasz za 10 lat profesjonalnie. Dzięki temu będziemy mogli zaraz usłyszeć może zespół Lunatyk. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda namówić ich. A teraz proszę, o co chodzi z tym wierszem? Bo wiem, że masz zaznaczone tutaj to miejsce i chciałbym, żebyś wytłumaczyła, dlaczego ten wiersz pani Niwińskiej wybrałaś. To jest właśnie specjalny wiersz, ponieważ to jest wiersz, mój wiersz, piosenkę Zamień. I właśnie ten wiersz... Mogę cię prosić o przeczytanie? Tak. Mój wiersz w piosenkę zamień, odbierz mu smutek i cień, światło i radość podaruj, samotność jego zmień. Niech się piosenką urodzi, że potwór jest, nie szkodzi. To ona z miłości zrodzona, do niego ludzi przekona. Mój wiersz w piosenkę zamień. I właśnie ten wiersz był gdzieś tam takim impulsem, że... Słowo stało się piosenką. Tak, że te wiersze, ten tomik powinien zostać po prostu... umuzyczniony i jakby, że pani Niwińska chyba też by sobie tego życzyła, gdzieś tam może podświadomie to czuła. No i tak też się okazało, jak ona usłyszała naszą muzykę, co zrobiliśmy z jej wierszami. Zawsze każda premiera każdej piosenki jest dla niej takim czymś ekscytującym i przeżyciem, bo na przykład były wiersze, które zrobiliśmy, mówiła w sposób zupełnie inny niż ona by sobie to wyobrażała, ale że na przykład ciekawy był to zabieg, że dostały jeszcze innego życia niż ona myślała, że je jeszcze bardziej uszlachetniły, co jest bardzo miłe, bo bardzo nas wspiera, pomaga nam i zawsze cieszy się na to, co robimy z jej wierszami, chodzi na nasze koncerty. Przerwę ci, bo teraz będziemy się łączyć z panią Niwińską, która zaraz zobaczymy czy i usłyszymy, czy potwierdza to zdanie. Proszę państwa, zespół Lunatyk uszlachetnia tekst, uszlachetnia literaturę, muzycznie oprawia i bardzo dziękuję za rozmowę. I dziękuję. Zapraszamy państwa na koncert zespołu Lunatyk z Cieszyna. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.